się ruszyłeś, skoro dzwoniłeś. I tak czekałem, jak ostatni samochód przejedzie. I mówię, zakładam kaskę, ale tam się nie znajdzie. Kojarzysz, gdzie wypada droga, jak jedziemy do Skierniewic, do tego, do Sochaczewa. Wjeżdżamy do Luszyna. I potem jedziemy w prawo i za chwilę w lewo na Kiernozie. No. Jakbyśmy nie skręcili w lewo, gdzieś na trasie wyskoczymy, nie? Myślę, że tak, tylko czy zdążymy? Przed czym? No to mamy 20-30 km z tego miejsca mniej więcej. No, a 8 się robi ciemno, czyli za 2 godziny. Czyli godzinę czas, półtorej godziny spokojnie. No, tam myślę nie będzie więcej jak 20 też. No i tam do trasy będzie z Dychą, może nawet nie, pewnie jest 5 km. Nie, 5 to nie, bo Drychlina jest więcej jak 5. Tam się trochę rozszerzył. No ja myślę nie więcej jak 15. Czy to przez Oporów chcesz jechać? No. Dobra no, ile dzisiaj zrobisz? 25. O, ale to do stówki dobijesz. No tak liczę. No, ja a powiem ci, że wyjechałem tak sobie autentycznie rozgrzać się, a nie szaleć. Mhm. I jechałem tak wiesz, od niechcenia cały czas. No. Zrobiłem sobie taką pętelkę i wyszła średnia 28,5 chyba. No, to a normalnie z trasy mamy 29,5, także myślę, że nie ma co cisnąć. Jechać tak dla siebie, bo jak mamy stracić 10 minut na całym przejeździe, a i się ujechać. No. A, to sobie ja mam, znaczy tak czasu za bardzo nie mam, bo kobita do mnie właśnie przyjechała, ale chuj tam, powiedziałem jej, rower ważniejszy. Musi się pogodzić z tym, albo jak nie, to... Masz pompeczkę jakby co? Mam. Nie wiem, czy tam nie będę...